Święta Pani, rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie na koncercie pod tytułem Z imieniem Maryi na ustach, w którym chcemy śpiewem i poezją uczcić Maryję w jej wizerunku cudownej figury w Fatimie, w setną rocznicę objawień Trojgu Dzieci, Hiacyncie, Łucji i Franciszkowi. Potraktujmy ten koncert jako specyficzną modlitwę, wsłuchając się i rozważając słowa i melodie pieśni, które będą wykonywane przez dwoje solistów. Panią Alicję Romianowską, mezzosopran, i księdza Roberta Kaczorowskiego, baryton. Oraz chór Redemptoris działający przy Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Elblągu. A całość dzisiejszego koncertu poprowadzi dyrygent chóru oraz organista tego sanktuarium, pan Leszek Gorski. Każdy z nas tu, Matko, przybył, by ten czas spędzić przy Tobie, pieśni śpiewać, modły zanosić, prosić Cię, Matko, o zdrowie. Każdy chce złożyć w Twoje ręce swe troski, bóle i żale. A Ty wysłuchaj nas, Matko droga, i nie odrzucaj nas wcale.
bądź pozdrowiona. Słońce się w zachód przed Tobą chyli. Ave Maryja, kłania się Tobie, łanem szumiący kłos zboża świeże, że w wieczór trwogi, w smutku żałobie, chlebem ostatni będzie wieczerze. Ave Maryja, lilie łąkowe, wielbią Cię w słodkich woni podzięce, że ujmiesz cierniem wieńczona głowę swoje przeczyste, lilijne ręce. Ave Maryja, nad zmierzchłą głębią skowronki wdzięczne ślą Tobie pienie, że na swych skrzydłach uniosą w niebo zgasłej miłości ostatnie tchnienie. Ave Maryja. Hello.